W zasadzie każdy turysta, kempingowiec, taki prawdziwy wyjadacz, to on wszędzie rozpowiada, że on jadąc na urlop szuka bezludzia, że on jedzie do dziczy jakiejś, do buszu i że jedzie do głuszy jakiejś, prawda? A z drugiej strony się świetnie czuje na kempingu i nie ma w tym żadnego paradoksu. To jest wszystko pełna prawidłowość, dlatego że okazuje się, że im więcej na bezludziu ludzi, tym lepiej. Dlatego że ci ludzie potrzebni są temu miłośnikowi bezludzia do prawdziwego wypoczynku. Dlaczego? Dlatego, że ci ludzie potrzebni są do uzyskania kontrastu. Co z tego, że ten turysta wyposażony wspaniale w różne rzeczy ma to wszystko, jak tego nikt nie widzi? Co z tego, że ta łódź, którą on ma, prawda, wspaniała łódź wyposażona w dwa diesle, w żyrokompas, w radar podwodny, w kierownicę fiatowską, wycieraczki ładowskie, fotele polonezowskie. Co z tego, że ona jest na tym jeziorze jedynym pojazdem pływającym? Tam musi być ten nędzny pontonik Albatros, żeby był ten kontrast. Teraz, prawda? Dlatego ci ludzie są potrzebni. Co z tego, że mamy piękną przyczepę z naczepą, z podczepą, z barem, z lodówką, z filodendronem, z plastiku, z automatycznym spryskiwaczem? Co z tego, jak w pobliżu nie ma nędznej pałatki, żeby można było zostawić i tak popatrzeć pogardliwie na to? Wtedy jest przyjemnie, mamy lepiej wtedy, a o to chodzi, żebyśmy mieli cały czas lepiej. Co z tego, że mamy piękną dziewczynę w naszym namiocie czy w naszym kempingu, piękną dziewczynę super kaki Olivia Newton-John, jak w pobliżu nie ma ani jednej zapasionej matrony, grubej, zażerającej się frytkami i kapuchą, prawda? Dlatego kontrastu. Dlatego właśnie na tym bezludziu potrzebni są ci ludzie, żeby siedząc w tym swoim terenie ogrodzonym i patrząc przez te plastikowe szyby ekskluzywne na ten przeciekający namiot sąsiada, powiedzieć: o kurczę, ale im przylało, piękny urlop. Właśnie o to chodzi. Ludzie jadąc na kemping do jednego miejsca, gwieździście, motorami, samochodami, pociągami, przyczepami, przywożą swoje różne sprawy z tych miejsc, gdzie są na stałe zameldowani, w to jedno miejsce. I teraz jest duże niebezpieczeństwo, bo na takim kempingu następuje obniżenie barier wrażliwości, barier etyki, barier przyzwoitości, następuje jakieś takie przez ten wspólny, ogólny półnegliż zbliżenie ludzi i następuje ograniczenie odporności. Tak, w organizmie są leukocyty, to jest ta policja organizmu, która broni ten organizm przed zbytnią poufałością z bakterią czy z inną zarazą. Tak człowiek psychicznie ma te swoje bariery w mieście i on takich byle jakichś znajomości nie zawrze. A tu na kempingu przez te różne sprawy następuje obniżenie tego wszystkiego, następuje zażyłość i w efekcie następuje najtragiczniejsza rzecz na kempingu, to znaczy pomieszanie kłopotów przywiezionych przez różnych ludzi z różnych miejsc zameldowania do tego jednego miejsca. Robi się makabra, tragedia, koniec świata. Jak się te kłopoty pomieszają? Robi się z tego jakaś mieszanka wspólnych spraw. Ten zapomniał wyłączyć żelazko, na gazie zostawił. Ten dziecko zostawił u sąsiadów. Tamten psa wypuścił w maliny gdzieś i pamięta o tym. Temu się szczęka sztuczna rusza, boli go. I to wszystko jedno na drugie, jak się nałoży, to jest tragedia, jest zarżnięty kompletnie urlop. Dlatego proponujemy na kempingu pozostanie na etapie wspólnoty sprzętowej. Wspólna miska, wspólna łyżka, wspólne mydło, wspólny ręcznik, wspólne choroby, ale rozgraniczenie kompletnie kłopotów. Chyba że ktoś traktuje taki kemping poważnie i ktoś traktuje tę fuzję kłopotów jakoś już tak perspektywicznie, prawda? Ktoś, kto planuje ten poważny związek tych rzeczy, który się finalizuje w postaci małżeństwa. Wtedy należy do tego zabrać się porządnie, starannie, nie tak rachciach, szybciutko, w tajemnicy, po nocach, tylko systematycznie, regularnie, cały czas i wtedy będzie z tego jakaś korzyść i jakiś końcowy efekt. Wprawdzie, jak będziemy wyjeżdżać z kempingu, to będziemy mówili nie tyle, że nam się ten czas tutaj jakoś opłacał, ile nam się, przepraszam, zwrócił, ale wtedy będzie taka sprawa, w porządku będzie.